because Final Fantasy VIII, the remastered, is being censored, it looks like. And we have another case of censorship that no one is really discussing. Unnecessary censorship for no fucking reason. When you have a department that's screening your games to see whether or not it's going to be problematic content. What's so wrong? What the fuck is so wrong by just having your character being represented as how they were? But it is pretty obviously censored, which is disappointing. Like I said, I just find it legit ludicrous, absolutely unnecessary. The other character, Shiva, they didn't change anything. And also, by the way, what kids are buying Final Fantasy VIII Remake? They're all 30, 40-year-olds who played it originally. That's who's buying the game. What are you worried about the rating for? It's just absolutely the biggest bullshit ever. And if you want to play the same game that the SJW types do, sure, play that game. Let the developers know, what the hell is up with this, man? We want the original version. I really do want to play this game, but I'm kind of like, you know, should I have some integrity here and not support this and play it, but I really want to finish it. Flame, here's the thing. I'm not buying this game now. So if you buy it, you are supporting the idea that that's what American audiences want. Cześć, to jest Neazi i witajcie w kolejnym odcinku Wiśni Start. Internet oszalał na punkcie remasteru Final Fantasy VIII. Nie tylko sam remaster jest wybitnie leniwy, ale pojawiła się też kontrowersja dotycząca Syreny, przywołańca określanego mianem Guardian Force. Otóż model Syreny podczas jej ataku został zmieniony tak, aby jej krocze było dodatkowo przykryte piórkami. Jest to tym bardziej zadziwiające, gdy weźmiemy pod uwagę inną postać, Shivę, która jest nadal tak samo odkryta jak zawsze. Zatem w przypadku Syreny patrzymy na pieniądze, które nie powinny być na to przeznaczone. Do tego dochodzi też zmniejszenie dekoltu u jednej z głównych postaci, ale to już pomniejsza sprawa. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale w czym ci to przeszkadza? To nie jest złe pytanie, ale jest skierowane w bardzo złym kierunku, bo odbiorca nie ma tu wiele do gadania. To pytanie powinno być zadane wydawcy. W czym wam to przeszkadzało, że zdecydowaliście się to zmienić? To jednak nie jest pierwszy tego typu przypadek, ale ludzie mają bardzo krótką pamięć. Spróbuję ją nieco odświeżyć i przedstawię mniej lub bardziej znane przypadki cenzury w serii Final Fantasy. Zapraszam do oglądania. Cofnijmy się w czasie do 1987. To właśnie w grudniu tego roku Final Fantasy na konsole Nintendo Famicom zagościło na półkach sklepowych w Japonii. Mimo braku wiary firmy Square w projekt, gra okazała się ogromnym sukcesem. Lokalizacja jednak zajęła swoje i gra wyszła w wersji anglojęzycznej w Stanach dopiero po 3 latach. Zmiany nie zatrzymały się tylko na tekście. Ówczesna polityka Nintendo sprawiła, że wszystkie odniesienia do religii musiały zniknąć. Kościoły zmieniły się w kliniki, a z budynków zniknęły krzyże. Z racji długiego procesu lokalizacyjnego druga część Finala nie ukazała się w Ameryce. Chociaż prototyp już istniał, to Square nie wypuściło go na rynek z racji wyjścia nowej konsoli, Super Nintendo. Ale nawet w tym wczesnym stadium produkcji zniknęły sprajty Gwiazdy Dawida i krzyże zmieniono w nagrobki. Tym, co w Ameryce nazywano Final Fantasy II, była tak naprawdę część czwarta. W japońskim oryginale bohaterka Rosa jest ratowana przed pewną śmiercią od ostrza. Narzędzie egzekucji zostało w wersji zachodniej zmienione na kulę. Święta magia Holy została zmieniona na białą, White. Wieża modlitw zamieniła się w wieżę życzeń, a odniesienia do śmierci i okrucieństwa zostały kompletnie wyeliminowane z tekstu. W grze tancerka w barach miała animację tańca, podczas którego rozbierała się do bikini. Ten element również został wyrzucony z amerykańskiej wersji gry, tylko po to, aby powrócić w reedycji gry na Game Boy Advance i aby po raz kolejny zostać ocenzurowanym w wersji na PlayStation Portable. Cenzura nie ominęła też grafik z dużo późniejszego wydania Final Fantasy IV, The After Years. Jak widać, uznano, że Rydia pokazuje za dużo ciała, Porom ma zbyt prześwitujące ciuszki, a patrząc na Ursulę, musimy być pewni, że ma bieliznę.
Final Fantasy V w wersji zremasterowanej zmieniło obraz bossa Meluzin, znowu dodając troszkę ciuchów. Final Fantasy VI? Ho. Tutaj popłynęli po całości z paintem i zamalowywaniem pikselowej golizny i nie tylko. Klasyczne już zaklęcie Holy zostało zmienione na Pearl. Przywołaniec Jihad nazwany został Crusader, co akurat całkiem zabawne, a Hell's Rider po prostu Rider. Sprite'y, tak jak mówiłem, doczekały się niewielkich zmian w celu zakrycia ciałka. Dotknęło to m.in. Siren, Lakshmi, Alluring Rider, Chadarnuk, Goddess, Lady i część finałowego bossa. Serio? Puby zmieniły się w kawiarnie, aby nie kojarzyły się z alkoholem. Co ciekawe, wersja na PlayStation korzysta już z nieocenzurowanych grafik. Syrena została ponownie zmieniona na potrzeby wydania na Game Boy Advance. Scena, gdzie Locke widzi uwięzioną Celeste, również została zmieniona w wersji na Game Boy Advance, zaraz tego, iż w oryginale była ona bita. W nowszej reedycji strażnicy więzienni dręczą ją już tylko słownie. Co ciekawe, nie jest to zmiana tylko amerykańska. Powodem jest to, iż oryginalnie przy wydaniu Final Fantasy VI nie istniało CERO, czyli Computer Entertainment Rating Organization. Organizacja zajmująca się oceną gier pod względem rekomendowanego wieku odbiorcy w Japonii. Aby uzyskać najniższą ocenę A, która oznacza, że gra jest dozwolona dla wszystkich grup wiekowych, trzeba było pójść na pewne ustępstwa i wprowadzone modyfikacje. Final Fantasy VII nie ma wiele cenzury. Lokacja więzienia Corel została zmieniona w porównaniu do koncept artów. Tu na banerze jest wulgarny Bohomas, a w grze już nie. W wersji PC-towej gry zostały ocenzurowane drobne wulgaryzmy w tekście. W Crisis Core, prequelu Final Fantasy VII na konsole PlayStation Portable, zmodyfikowano statuę Minerwy, ponieważ jej oryginalny wygląd przypominał Maryję. Na szczęście zmieniona wersja jest lepsza. Final Fantasy VIII i boss Gero Gero. W wersji japońskiej czerwony, zapewne aby mieć kolor bliższy mięsistej charakterystyce tego potworka, u nas jest niebieski, co byśmy przypadkiem nie widzieli flaków. Zbrojownia w zamku Ultimecji miała czerwoną krew na ścianie, a u nas zieloną. Postać Selfie posługuje się nunchaku i tak jest ta broń nazwana we wszystkich wersjach poza europejską, gdyż w Wielkiej Brytanii i nie tylko, jest to broń zakazana. Tak jakby Gunblade miał być legalny. Zaklęcie Scan pozwala obracać modele i oglądać je z różnych stron. Jednym wyjątkiem jest Selfie, tak aby nikt przypadkiem nie zaglądał jej tam, gdzie nie powinien. Gdy gracz używa komendy pożarcia, będziemy mieli bardzo ładny ekran cenzurujący całą scenkę. Jest to jednak bardziej aspekt humorystyczny niż faktyczna cenzura, gdyż jest on obecny we wszystkich wersjach gry. Final Fantasy XII jest dość rzadki przypadek cenzury, która dotknęła wyłącznie Japonii. W grze jest scena, gdzie Penelo jest przytrzymywana w kopalni. Scena ta została usunięta w kraju kwitnącej wiśni. Akitoshi Kawazu, główny projektant gry, powiedział, że ma to związek z wydarzeniami z prawdziwego życia. Nie jest pewny, do czego dokładnie się odnosił, domysły wskazują na żywą ówczesnie w mediach sprawę zabójcy Otaku, Tsutomu Miyazakiego. Jego kara śmierci została podtrzymana przez Sąd Najwyższy 2 miesiące przed wydaniem gry. W późniejszych wydaniach gry scena wróciła do japońskich wydań. Final Fantasy XIV to gra sieciowa z nastawieniem na fabułę. Niezliczona ilość tłumaczonego tekstu wymusiła pewne zmiany, ale nie jest to nic w porównaniu z dupą. Czy ja na serio to powiedziałem? Tak, tyłki stały się obiektem kontrowersji. Dokładnie chodzi o rasę Mikote. Wyglądają jak ludzie z kocimi uszami i ogonkami. Między wersją 1.0 a 2.0 ich 4 litery znacząco się zmniejszyły, budząc całe rzesze niezadowolonych fanów i powodując problemy graficzne ze starym pancerzem, który już nie pasował zbyt dobrze. Final Fantasy XV ma sporo różnic między znaną nam, a chińską edycją. Szczególnie zmieniła się Shiva, stała się bardziej ludzka i oczywiście bardziej zakryta. Zmiany nie ominęły też przeciwników, takich jak Szkielet czy Leech. Prompto ma naszywkę na kurtce, na której jest napisane: to piękny dzień, teraz patrz na b***, który go sp***li. A przynajmniej miał w demie i materiałach promocyjnych. Jest to prawdziwa naszywka dostępna u firmy, która współtworzyła ciuchy bohaterów.
W ostatecznej wersji gry tekst został nieco zmieniony, choć na najwyższych ustawieniach graficznych na PC pozostała stara dobra tekstura. Czadarnóg, potwór znany z już z poprzednich części, to naga kobieta z parą zakrywającą jej ciało. W jednej misji musimy zrobić jej zdjęcie do magazynu. Jednak redaktor zlecający to zadanie stwierdza, że jest to nieco zbyt mocne jak na jego publikację. Teraz na szybko. Reszta nieponumerowanych finali. W Final Fantasy Type Zero na PSP mogliśmy oglądać modele dwóch roznegliżowanych postaci w specjalnym albumie po skończeniu ich questów. Zostały one usunięte w wersji HD, która ukazała się na komputery PC i nowsze konsole. W Final Fantasy Tactics War of the Lions podczas ostatniej walki została usunięta część konwersacji dotycząca religii. W Final Fantasy Tactics Advance ojciec Muta, Cid, oryginalnie popadł w alkoholizm przez śmierć żony. W zlokalizowanej wersji nie ma o tym wzmianki i zamiast tego jest kreowany na nieudacznika. W Final Fantasy Mystic Quest zaklęcie Holy zostało zmienione na White. W Final Fantasy Adventure magiczny okrąg został zmieniony, aby nie przypominał gwiazd Davida. W The Final Fantasy Legend, które tak naprawdę było pierwszą częścią serii Saga, ale popłynęli z tłumaczeniem tytułu, znowu zmieniono Holy na White, a Holy Source na Mystic Source. Final Fantasy Dimensions 2 arty summonów zostały pozmieniane, aby zakrywać więcej ciała. W Mobius Final Fantasy protagonista miał być początkowo ubrany w pokazujący więcej strój, ale z racji tego, że gracze uznali to za niestosowne i niepotrzebne, jego design został zmieniony. Trochę tego jest, prawda? A to tylko Final Fantasy, które nie jest przecież jedyną serią gier pod skrzydłami tego twórcy. Jak widzicie, cenzura zawsze była i będzie, ale zazwyczaj nie narusza odbioru gry. Oczywiście możemy się z tego śmiać i mówić, że to nie jest fair, bo obawa przed wyższą klasyfikacją wiekową nie powinna być priorytetem firmy, ale pamiętajmy też, że gry to biznes i często te niezrozumiałe wybory są zwyczajnie chłodną biznesową kalkulacją. W tym miejscu chciałbym zaprosić do śledzenia mnie na karcie społeczności tu na YouTubie i na Facebooku w celu najnowszych informacji. Niektórzy z Was dzięki temu pewnie wiedzą, że przerwa w filmikach spowodowana była moim pobytem w szpitalu. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić do regularności. Tymczasem dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!